Was bardzo serdecznie, siostry i bracia, na tej mszy świętej w piątą niedzielę Wielkiego Postu. W czasie tej mszy świętej będę prosił Pana Boga o łaskę nieba dla świętej pamięci Aleksandra Klowczyńskiego w 19. rocznicę śmierci, rodziców i teściów oraz księdza Henryka Klowczyńskiego w 8. rocznicę śmierci i księdza Stanisława Wiśniewskiego. Cud wskrzeszenia Łazarza, o którym usłyszymy dziś w Ewangelii, jest zapowiedzią zmartwychwstania Chrystusa i Jego zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem. I każda niedziela, każda Eucharystia jest przypomnieniem tego faktu. My w czasie mszy świętej uczestniczymy w tym zwycięstwie, ponieważ możemy karmić się owocami zbawczego misterium naszego Pana. Jednocześnie chcemy, by On nas nieustannie wydobywał z grobu naszych grzechów i słabości, by udzielał nam swojego Ducha, byśmy żyli w świetle i wolności dzieci Bożych. Przeprośmy za grzechy, aby godnie i owocnie uczestniczyć w tej Eucharystii. Drogie siostry i drodzy bracia, dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Jana przynosi nam opis pewnie jednego z najbardziej spektakularnych cudów, którego dokonał Pan Jezus. Wskrzeszenie, przywrócenie na nowo do życia Łazarza, który już od 4 dni spoczywał w grobie. To było bardzo ważne wydarzenie, czego dowodem jest choćby to, jak obszerny fragment poświęcił święty Jan w swojej Ewangelii z detalami, opisując całe okoliczności, które towarzyszyły temu wyjątkowemu wydarzeniu. Miało ono miejsce w małej miejscowości Betania. Jest to miejscowość leżąca bardzo blisko Jerozolimy, właściwie to po drugiej stronie Góry Oliwnej. Bardzo często Pan Jezus chodził do Betania, a szczególnie odwiedzał jeden dom. Dom, w którym miał przyjaciół, rodzeństwo, Martę, Marię i Łazarza. To właśnie tego Łazarza Pan Jezus przywrócił do życia, kiedy ten umarł. Ktoś powie, dlaczego w czasach ewangelicznych Pan Jezus dokonywał cudów. Tym ludziom było o wiele łatwiej uwierzyć, kiedy zobaczyli tak wyjątkowe, tak niezwykłe rzeczy, o które czytamy w Ewangelii. Czy nie mógłby dzisiaj też czego robić? Pewnie mógłby, ale najwyraźniej nie ma już takiej potrzeby. Pan Jezus w Ewangelii dokonywał znaków, które miały niejako potwierdzić to, że On nie jest zwykłym nauczycielem z Nazaretu, ale miały potwierdzić, że rzeczywiście Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, jest Mesjaszem zapowiadanym przez proroków. Prorocy zapowiadali bardzo konkretnie, jakie znaki będą towarzyszyły Mesjaszowi, kiedy ten przyjdzie na ziemię. Prorok Izajasz już 5 wieków wcześniej mówił bardzo wyraźnie, chromi będą chodzić, niewidomi będą widzieć, zmarli z grobów będą wychodzić. Chrystus czyniąc cuda, uzdrawiając, wyrzucając złe duchy, wskrzeszając zmartwych, niejako potwierdza, że jest Mesjaszem zapowiadanym przez proroków. Moi drodzy, właśnie dlatego te cuda miały miejsce w czasach ewangelicznych, kiedy swoim słuchaczom musiał udowodnić, że jest nie tylko nauczycielem, który naucza, ale jest kimś więcej, jest Mesjaszem. Ten cud, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, przyniósł piękne owoce. Święty Jan podkreśla, wielu Żydów, którzy byli świadkami tego wydarzenia, byli poruszeni tym, co zobaczyli, uwierzyło, że rzeczywiście to nie są tylko puste słowa, które mówi o sobie Chrystus, ale rzeczywiście Jezus jest Chrystusem, jest Mesjaszem, oczekiwanym przez naród Boży. Chrystus jednak zostawił nam bardzo konkretny cud na wszystkie czasy. Swoją obecność w Eucharystii. To jest największy cud, jakiego możemy doświadczyć. Fakt autentycznej obecności Chrystusa w sakramencie Eucharystii. Chciałbym zwrócić naszą uwagę, siostry i bracia, na to, co wydarzyło się bezpośrednio przed wskrzeszeniem Łazarza. Ten dialog Pana Jezusa z siostrą Łazarza, z Martą. Pan Jezus zapytał ją o wiarę. Czy wierzysz? Ona odpowiedziała tak. Wiem, że jesteś Mesjaszem. Wierzę, że jesteś Synem Bożym.
Wierzę, że potrafisz uczynić wszystko. I dopiero wtedy Chrystus wskrzesza Łazarza z martwych. Ale najpierw zapyta o wiarę. Siostry i bracia, to pytanie jest także do nas. Pytanie skierowane do Marty. Wierzysz w to? To pytanie Chrystus kieruje do nas podczas każdej Eucharystii. Wierzysz, że jestem obecny w tym sakramencie? Czy też traktujesz ten sakrament tylko jako zestaw, jakiś znak, gest, symbol? Czy wierzysz w żywą obecność Chrystusa? Nasza wiara wymaga pielęgnacji, moi drodzy. Wiarę otrzymaliśmy jako dar od Pana Boga. Może to jako małe dzieci jeszcze, może niektórzy już jako ludzie dorośli. Otrzymaliśmy dar wiary i ten dar trzeba pielęgnować, bo jeżeli nie będziemy wiary pielęgnować, ona będzie osłabnąć, aż może w końcu całkowicie zniknąć. Przecież wiara to jest nasza relacja z Jezusem. Wiara to jest nasza więź z Jezusem. To jest tak jak nasze więzi międzyludzkie. Jeżeli zaniedbamy przyjaźń z drugim człowiekiem, jeżeli nie będziemy mieli żadnego kontaktu, nie będziemy rozmawiali, to nasza przyjaźń z tym człowiekiem osłabnie, aż w końcu ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Tak jest też między nami a Jezusem. Ta przyjaźń to po prostu wiara, którą trzeba pielęgnować. Stąd potrzeba i modlitwy, lektury duchowej, stąd potrzeba sakramentów. I w sposób szczególny może warto przypomnieć sobie o tym w tym czasie Wielkiego Postu. Wielki Post jest czasem, kiedy nasza wiara ma się wzmocnić. A nasza relacja, nasz kontakt z Panem Jezusem ma być jeszcze mocniejszy. Za tydzień w naszej parafii rozpoczną się rekolekcje Wielkiego Postu. Może już dzisiaj warto sobie postanowić, że będę uczestniczył bardzo aktywnie. Nie tylko w naukach rekolekcyjnych, ale przez ten czas rekolekcji będę starał się żyć trochę inaczej, aby zbliżyć się do Jezusa, umocnić moją więź z Nim. Wiara jest darem, który otrzymaliśmy, ale też zadaniem, żeby ten dar pielęgnować. Wykorzystajmy więc Wielki Post, zbliżające się rekolekcje, święta zmartwychwstania, ale korzystajmy też z wielu innych form wzmacniania naszej wiary, które w ciągu całego roku Kościół nam proponuje. Korzystajmy z rekolekcji, z pielgrzymek, z biskupienia, ale przede wszystkim z obecności Chrystusa w Eucharystii i w sakramencie pokuty i pojednania. Wysłuchajmy ogłoszeń parafialnych. Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu dla dorosłych w Bazylice o 9 i 18.30, w Kościele Gimnazjalnym o 15.15, dla dzieci Droga Krzyżowa o 17 i dla młodzieży o godzinie 20. W każdą niedzielę gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o 15 w Bazylice. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na pokrycie kosztów budowy organów. W sobotę 12 kwietnia zapraszamy na kolejną część przygotowań do kanonizacji Jana Pawła II, które rozpocznie się mszą o godzinie 8.30 w Bazylice, następnie katecheza i adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godzinie 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego. Za tydzień rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ksiądz Damian Pacowski. Nauki rekolekcyjne będą w niedzielę palmową, w Wielki Poniedziałek, wtorek i środę. W tygodniu msze święte z nauką będą w Bazylice o godzinie 7.00, 8.30, 17.00 i 19.00 i w Kościele Gimnazjalnym o 8.00 i 18.00. W niedzielę palmową 13 kwietnia odbędą się decyzjalne obchody Dnia Młodzieży w Kościerzynie. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc, bo pokażę na ten wyjazd wszystkich chętnych. Prosimy o kontakt z księdzem Andrzejem. Tradycyjnie w Wielki Piątek odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. W przyszłą niedzielę będziemy rozprowadzać rozważania Drogi Krzyżowej, a składane ofiary przekazane zostaną na pomoc Ukrainie. W niedzielę palmową przed Kościołem będzie można nabyć ozdoby okienne na kanonizację błogosławionego Jana Pawła II oraz ozdoby świąteczne. Ofiary będą przeznaczone na organizację zajęć dla dzieci i dorosłych w świetlicy rodziny Kolbinka. Do 13 kwietnia w kinie Domu Kultury wyświetlany jest film o dzieciństwie i młodości Jana Pawła II, Karol, który został święty. W piątek 11 kwietnia o godzinie 17 w Kościele Gimnazjalnym odbędzie się pogrzeb dzieci, które urodziły się martwe. W imieniu rodziców chorej na białaczkę Klaudii składamy serdeczny Bóg zapłat wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę składali ofiarę na jej leczenie. Prosimy zgłaszać do biura parafialnego chorych do spowiedzi i komunii świętej Wielkanocnej.
Chorych odwiedzimy w sobotę 12 kwietnia od godziny 9:30. Zapraszamy na spotkania wspólnoty Pustynia Miast w każdą sobotę na godzinę 18 do podziemi Kościoła Gimnazjalnego. Parafia Świętej Jadwigi w Chojnicach zaprasza na mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w czwartek 10 kwietnia na godzinę 18. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej świętej pamięci Tadeusza Jeszka i Dorotę Bloch. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Przez nieskończone miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Życzę Wam wszystkim, siostry i bracia, dobrej niedzieli, a także dobrego tygodnia. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Pan z Wami i Słowem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec.